Jest dziewiąty poziom! Ciroki! Oła! Ała! Ło! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, tryb Fortnite! Oj, dawno nie było, ale wiecie co, ja muszę trochę poćwiczyć z wami, bo ćwiczyłem troszeczkę poza odcinkami, no i kurczę, zobaczymy, będzie weryfikacja skilla, czy coś się poprawiło od ostatniego razu? No, ja mam nadzieję, że tak. Słyszę dropa, zabieramy go! Gdzie on jest? Gdzie ten drop? Ty, co to tutaj jest? A kurczę, myślałem, że coś fajnego, a to takie dziadostwo. Dobra, może być. Ech. No nie no, miałem nadzieję, że będzie taka klasa 8 albo coś. No ale golf lepszy niż Volkswagen. Czekaj. Tam to Volkswagen to... Ty, ale patrz tu. Ja powiem wam, nigdy nie startowałem z tego miejsca. A jestem teraz przy plaży i zobaczcie, z plaży widać ładnie dropy tam dalej, wzdłuż plaży. A czekaj, a z tyłu? Z tyłu nic nie widać, okej. Nigdy tu nie startowałem przy tym festiwalu Horizon tutaj. Ale właśnie z najważniejszej rzeczy zapomniałem. Dzisiaj pozdrawiam wszystkich Amadeuszy. Ciekawe, czy się chociaż jeden znajdzie. To takie niepopularne chyba imię. Amadeusz. Waszym zdaniem popularne imię czy niepopularne? Mi się wydaje, że nie, no ja żadnego Amadeusza nie znam. Ale jak ktoś ma takie imię, to jest chyba koksem, bo no... mało spotykany. O, już lancerka zabieramy. No i tak możemy grać. 44 graczy, okej. Uuu, ale fajny zachód słońca, jak to wygląda pięknie, wow. Pięknie, kurczę, ależ ta gra wygląda. A, gonię tutaj i gonię i chyba kogoś dogoniłem. Mam nadzieję, że ofiarę. Mam nadzieję, że to ja nie będę ofiarą. Lecimy. Redukcja gazu. Lancer, co ty? O, a bo mnie tu strefa goni. Patrzcie na mapkę. Dawaj, dawaj, Lancer. Musimy zdążyć na tą autostradę. Cyk. I rozpędzamy się i zobaczymy, co ta buda potrafi. 180. Będzie 200? Jest 200. O, dogoniło mnie, kurde. Nic mi się nie stanie, spokojnie. Powinienem dojechać, ale kurczę, jestem zaskoczony, że po tej stronie świata jest strefa. Patrz, patrz, dogonię to. Z jaką prędkością jedzie strefa? 200, chyba 25 km na godzinę. Nie, szybciej, bo ja teraz ją tak mijam trochę pod kątem, wiecie? O, jedzie jakiś typo. Dawaj, go wyzywamy od razu. Jeśli go dogonię. Czekaj, czekaj, chodź tutaj. Chodź tutaj. Będzie idealnie od strefy, tylko że on też jedzie w tym kierunku. Pa, 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 pa! Jest dziewiąty poziom! Ciroki! Co on zrobił? Czemu on tak zrobił? Ej, czemu on tak źle zahamował? Co za gość! Co za gość! Dobra. Ciśniemy, ciśniemy. Ty, gościu został daleko z tyłu, nie? Ja jadę na przełaj, chociaż mógłbym chyba też pojechać sobie autostradą. Tak myślę, że gdyby on to... Ale wiecie co, ten trackhawk jest wolny. Ja na ostatnim odcinku nie próbowałem... Oj. Próbowałem nim ostatni pojedynek zrobić. No wiadomo, że jest szybszy od Lancera, nie? Ale... No, nie był zbyt szybki. Nie byłem nim zachwycony, także jak go jeśli uda się go zdobyć, bo tu jeszcze wszystko może się wydarzyć wbrew pozorom, to będę chciał od razu go wymienić, jeśli się uda kogoś pokonać, a tu widzę, że graczy dookoła jest pełno. Dobra, udało się. Ej, czemu on tak głupio zahamował przy strefie? Może się nikogo nie spodziewał? Nie wiem, o co chodzi. Zgarniamy trackhawk, o, tak o po prostu. Tu jest jakiś drops, zobaczmy. A Deberti, dobra, nie, mamy tu dziewiąty poziom, kurde, szybciutko, bardzo ładnie. Gościu wyszedł przed końcem pojedynku, ciekawe. Dobra, szukamy, szukamy, może się uda kogoś pokonać tym trackhawkiem, no bo, kurczę, ja nim tak jechałem i tak do 200 to ciężko się rozpędza, nie? A to jest dziewiąty poziom, tutaj nie powinno być żartów. O, mamy autostradę, zobaczmy. Przy okazji zrobimy testing. Tutaj widzę, że ktoś się ściga. Ej, patrzcie. Ło! Już zadycha już! Dziewiąty poziom! No co? Ej, to jest chyba jedno z...
A jak nie najgorsze auto w tej klasie, w tym, na tym poziomie, ja muszę kogoś ze z niskim poziomem wyzwać, bo... O co tu chodzi? Albo Focusa wezmę. Nie no, jak pokona... jak uda mi się kogoś pokonać Trackhawkiem, to no, to będzie ładnie, ale no, ciężko będzie, bo ten czołg w ogóle nie jeździ. Oho, 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 kurczę, ale w złym miejscu jestem. Cholera. Dawaj, dawaj. Strąbi na mnie, okej. Okay. Ósmy poziom? Shit, to niedobrze! Jeszcze GTR! Oj, to niedobrze! Oj, oj, oj! O! Ale się... Ty, ale się dziwnie odbiłem! No i patrz, 140... 140, 170... Dawaj, ja tu powinienem właśnie królować chyba na offroadach, nie wiem! Czy ten SUV w ogóle ma jakąś przewagę nad GTR-em na offroadach? No powinien mieć, no nie? Ale co tu się dzieje? Dobra, GTR mnie zostawia, bo jest oczywiście szybszy, to jest GTR. Zaraz jedzie na autostradę i będzie po temacie chyba. Ale próbuję dalej. Okej, mamy tu hopę, ja już jadę na... Znaczy, moim plusem jest tylko to, że mogę krzaczki fajnie pokonywać i jakieś tam... O, cholera, ale dałem. Dobra, już po pojedynku jest. Już jest po pojedynku. To już jest koniec. Mhm. Wiecie, że bardzo dobrze w Fordzie jeździ się po kamieniach? Świetnie! No nic, no jadę do końca. Kurczę, zapomniałem o tym, że tu jest takie dziadostwo. Nie bierzcie Trackhawka, no. Ale ja chyba nie miałem wyboru, bo miałem niski poziom. I liczyłem na to, że szybko pokonam tego typa... jakiegoś tam, nie? Obojętnie jakiego. I sobie, no, będę miał już 10. poziom, a tu... No mi pana, jest jak jest. O, teraz jestem tutaj w nocy i też widzę daleko, tam wzdłuż wybrzeża widzę jakieś dropy, ale daleko, 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 ledwo je widać tak naprawdę. Nie wiem, czy wy byliście w stanie je zauważyć. Może podjadę, zobaczę, może akurat będzie Trackhawk? Oh my god. O, przypnę pierwszy komentarz, który poprawnie odpowie, jakiej marki jest Trackhawk z 9. poziomu. Co to jest za marka? Piszcie w komentarzach. Pierwsza osoba, która zgadnie, no przypnę jej komentarz. Znaczy, postaram się wybrać pierwszą. Myślę, że mi się uda. A gdzie ten drop? O, jest tutaj. Dobra. Gdzie? Czekaj. A, jest tutaj. Okej. Okay. Ale jeszcze kawałek. O! Co prawda ten sam poziom, ale to jest lepsze auto. Zabieramy. To auto jest lepsze od Trackhawka. Byle, żebym tylko nazwy marki nie powiedział. Przypadkiem. Ej, dobra, zobaczmy, czy BMW X5M przyspiesza lepiej do 200, jak Trackhawk. Mi się wydaje, że tak samo, albo bardzo podobnie. Tam był 9. poziom, to jest o 5 poziomów wyżej niż to. I ja nie rozumiem. O, chyba kogoś mam. Ktoś tutaj jest przy samej granicy. I wygląda tak... O, ktoś jedzie w moją stronę, idealnie, dawaj go. 6. poziom, może być. RS7, okej. Zobaczymy. Ja byłem trochę lepiej ustawiony, zobaczymy, czy mi to pomoże. RS7 jest dosyć szybkie. Nie jakoś super, ale... No powinno dawać... O, gościu jedzie na autostradę, genialny pomysł. Kurde, bo tu jest most, ale... On już mnie ograł. Ja! Ty, on przeleciał przez tą autostradę, co on robi? Ty, co? Nie no, ja jadę. Ty, on przeleciał gdzieś przez tą autostradę, wyleciał. Dobra, chyba będzie, nie wiem czy będzie walka, ale on mnie raczej na autostradzie pokona. Dawaj, 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 wchodzimy! Kurde, myślałem, że go stuknę, tylko nie mogłem się rozejrzeć, w którym miejscu on jest. Dawaj, 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 7 kilometrów. Ty, patrz na mapę szybko, okej? Okay. Czwórka, znowu patrz na mapę, szuka odpowiedniej drogi. Ja też tak w sumie powinienem zrobić. Okej. Okay. Mniej więcej się rozejrzałem. Jadę tu. Nie wiem, czy to dobrze, ale no, muszę zaryzykować troszeczkę, bo ma nade mną przewagę, typo. Pojedzie górami. Nie jest to zbyt dobrze, bo tam dużo się wyskakuje, zwłaszcza w RS7. Oj, chyba nadrobiłem. Dawaj! BMW. Pokonamy Audi? Nie, nie, nie wywalaj się! Aua! Aua! Szybko, szybko, biegi! Redukcja dwójka! Aua! Taki SUV terenowy i się rozwalił, nie wierzę! Gaz, gaz, gaz! On pojechał tam dołem, no nic, ja muszę tu zaryzykować. Ach, kurczę, źle pojechałem.
Aj, niedobrze, niedobrze. Ale cisnę, dojadę do końca, no. Kurde. Aj, ja mam tutaj zakręt, cholera. Ej, czemu to się tak głupio wywróciło? Ta Forza jest do dupy. To nie powinno tak reagować to auto, no. Jakoś tak dziwnie się odbiło. Ja już wiem, jak działa ta fizyka w Forzie i za każdym razem dzieje się dokładnie to samo, niezależnie od tego, jakie auto byś miał. Aaaa, kurde. A kogo my tu mamy? Opowiem wam ledwo, gonię go już dłuższy czas i nie mogę tego... A, on ma też jakiś drugi albo trzeci poziom. On ma tego takiego Peugeot, czy coś takiego. Drugi poziom, ja mam trzeci, to będę szybszy. Kurde, nie mogę go namierzyć. Kurde, uciekam. Chłopie, dawaj się ścigamy, mamy te same auta, tak samo wolne. No, strefa już idzie, kurde, ale gość, no. Ledwo go dogoniłem. Fajny pojedynek by był, co on robi? No, co za gościu, gonię go już przez pół mapy. Czemu on się nie chce bawić? Zaraz zgarnie jakiegoś dropa, dziewiąty poziom i mnie rozwali, no. Tak nie może być, no. Mamy podobne auto, fajny by był pojedyneczek. O dobra, zjeżdża po dropa, co on tu będzie miał? Piąty poziom? Drugi, okej. Okay. Dawaj go. Jest, dobrze, jedziemy. Dogoniłem go w końcu. Bardzo dobrze. No i tak, to się można ścigać. Ej, wiecie co, on ma podobny... Ja go naprawdę nie mogę dogonić. Goniłem go przez prawie całą mapę. O, tutaj był szósty poziom. Musimy tu wrócić. A, man... Nie no, chyba ktoś zgarnie tego dropa do tego czasu. No jednak, wiecie co, na początku meczu tak... Oj, oj, okej. Oj, X5 już by się na dach wywróciła. Na początku meczu nie warto się tak za bardzo ścigać, nie? For fun oczywiście, ale jeśli chcemy mieć lepsze samochody, no to jednak warto szukać jakiegoś dropa minimum 4, 5, 4, 5 poziom, o coś takiego, nie? A nie tam się ścigać i wiesz, no po prostu dłużej to trwa. Audi S1, najgorzej. Dobra, muszę nabrać prędkości z tej góry, może się akurat ktoś trafi. Zobaczymy. O, jest tutaj, widzę, że dużo typa. Dawaj, na tym asfalcie zostaniemy. No kurczę, 200, dawaj te 200 chociaż. Ach. Dobra, już nie ma co się trzymać drogi, hop. Okej, widzę, że drop jest... oj, nikt go nie wziął, to nie może być nic dobrego. A nie, czekaj, ktoś tam daleko jest, okej, to może dobry drop. Trzeci poziom, nie. Dobra, tam były jakieś typki, no... Oni się szybko wyzywają, to niedobrze, to niedobrze. Ci już jakieś dziewiąte poziomy mają. Jadę zobaczyć te dropy tam na górce, no. Kurde, ja... Ej, to jest koniec meczu, ja nie dałem rady... O, Volvo, okej. Okay. Volvo, nie wiem, może chyba szybsze jest od tego Audi. A jeszcze tutaj na górkę zobaczymy. O, ktoś za mną ciśnie, dobrze. Czekaj, czekaj, czekaj. Macan? Nie, Macana nie biorę. Ktoś dobry tam za mną ciśnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Oż, kurde, nie udało mu się kliknąć. Cholera, miałbym przewagę. Co to, GTR chyba, nie? No próbuję, spróbuję coś tam. Ja bym się chciał teraz obrócić, żeby go przyblokować czy coś. Ach! Rozwal się, rozwal się! Rozwalił się! Okej, okay. Jedziemy Audi, dawaj! Tutaj wybieramy sobie skróty. Dobra, żebym ja się tylko nie rozwalił, bo GTR jeszcze może nadrobić. Ale będzie lipa jak... Znaczy dla niego lipa, jak to wygląda. Dobra, muszę skakać, niestety. Gdzieś tak przycelowałem mniej więcej. Dawaj, dawaj, Audi! Co się stanie? O, fuck you, gościu, fuck you! Żeś taką biedną Audiczkę wyzwał. Ale ja wiem, co on czuł, bo ja się na poprzednich dwóch pojedynkach też rozwaliłem. Ale ja pierniczę. Ej, zaryzykowałem ten skok fest. Dobra, tutaj jest jakiś typo, ale jestem źle ustawiony. Bym przegrał od razu, gdybyśmy się wyzwali na pojedynek, dlatego że strefa już jest mała. Okej, to już jest koniec. No GTR-ek spoko, nie? Dobra, co my tutaj mamy? Gdzieś tam na uboczu widzę strefki, coś jest. Ja bym jeszcze kogoś wyzwał. Zobaczmy, jak wygląda ta... Okej. Czyli strefa się zmniejsza i to nie jest chyba ostateczne jeszcze. Także coś tu można jeszcze by ugrać.
8 poziom nieźle. O, widzę, że tutaj jest. Jest jakiś koksu. Jest jakiś koksu. Stoi na skraju strefy i czeka, jak ten kleszcz na gałęzi. I w tym momencie przyjeżdża Lucek. A, patrz, rozpędza się. Okej. Dawaj, let's go. A, nie złapało, ty! O kurde. Dawaj. Jedziemy. O, gdzie? Ej, ale gdzie? Okej, tutaj. O nie, on lepiej pojechał. Cholera. Ja już tutaj miałem pojedynek raz. O, wyskoczy! Wyskocz, gościu! Pa, pa, pa! Nie chcę jego auta, ale kurde! Jest! Zobacz, GTR jaki zajebisty, what? Dobra, ja bym chciał tylko ulepszyć, nie chcę jego auta. Jego auto jest strasznie trudne do opanowania. O, 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 dobre, dobre. Dawaj tego Honigana. O! To było dobre. To było dobre. Ustawił się na drodze ładnie. Ja już widziałem, że to jest dobry gracz. Jak zobaczyłem, że jest na skraju strefy i czeka. I on czekał tylko na to, aż ktoś będzie jechał naprzeciwko niego, wyzwie go i wygrana w kieszeni. Ale nie, pojawił się GTR-ek. Dobra, idziemy teraz, jedziemy. O, tu widzę kogoś. W pojedynku jest. Dobra, poczekam. Zobaczmy mapkę. Okej. To jest fajne miejsce wbrew pozorom, bo tutaj można na te zjazdy z autostrady wjechać i dużo prędkości zyskać tam. Ktoś funko znowu dropnął. Kurde, patrzcie ile dropów na koniec. O kurczę, ktoś jedzie na mnie. Muszę się skitrać, bo on jest w dobrym miejscu. Cztery graczy zostało. Ostateczny pojedynek zaraz będzie, bo to już jest ostatnia strefa za moment. Kurde, ja bym jeszcze kogoś pocisnął. Tu jest. Oj, oj, to jest ryzyko trochę, bo zobaczcie. No, nie wiadomo, w którą stronę będzie. Tam ktoś wyjechał poza strefę? O kurde, ja chyba wiem, co on robi. On się na kogoś szykuje i chce uderzyć w pewnym momencie. Okej. Co on robi? Funko ma! Okej. Jedziemy z nim, a już chyba nie będzie pojedynku, nie? Ale możemy go wyzwać. Nie, co to jest? Ej, aha, dobra, wyłączone już, kurde. I co myślicie? Autostrada, nie? Autostrada, no tylko to, kurczę, raczej będzie gdzieś w stronę głównego festiwalu Horizon. 16 sekund. 4 graczy, okej. Chyba, że gdzieś w stronę wulkanu. Dobra, ryzykuję, jadę tu. Let's go. O kurczę, zgadłem, nice. Przede mną ktoś jedzie w czymś czerwonym i raczej szybkim. Moje nie ma wysokiej prędkości maksymalnej, ale wolne nie jest, o kurde, ale daleko to jest gdzieś. Gościu jedzie według GPS-a, co ty robisz, chłopie? Okej, okay, a może nie jechał według GPS-a? Ładnie pojechał w sumie. Dobra, tu sobie skrócił. Wyjechał poza drogę, okej. Okay. Myślicie, że mu się powiedzie? Oj. O kurczę. Dobrze, to nie było takie całkiem sztywne. Gdzie to miejsce jest? Nie! Dawaj, ja wierzę w to autko. Dawaj, mały. Gdzie to jest? Okej, na moście. A, to już wygrał. Chyba, że gdzieś spadnie, ja wątpię. Ładnie pojechał, kurde, ciekawe czym. Co to za auto? Kurczę, żebym tego zobaczył. Camaro? Camaro! Wow! Chyba trafił, co? Tak, drugi jestem, ale ładnie poszło, kurczę, tym
Fokusikiem to fokus chyba jest. Jeszcze spadłem na koniec, nice. Już go tutaj pod koniec doganiałem, widać było, że Camaro nie daje rady w shooterach i offroadach, nie? Ja często, zwłaszcza praktycznie Camaro przegrywałem, także propsy dla gościa, że tak ładnie udało mu się wyjść z tej sytuacji, że no, końcowy pojedynek jechał jednak w Camaro, to nie jest nic przyjemnego. Ale trafił mu się spory odcinek autostradowy, Camaro było zbustowane mocno tego trybu, także nadrobił sobie tam elegancko. No ja też miałem niezłe autko. Także super, bardzo mi się podobał ten ostateczny pojedynek i w ogóle cały mecz był mega fajny. Ale wtopiłem. Najgorzej, ale wezmę, żeby sąsiad nie miał. Dawaj, tu kogoś mamy śpiącego. Jedziemy, o! Dawaj, kurde, nie ten, nie też nacisnąłem, cholera. Ciągle mi się mylą te przyciski, bo gram w SnowRunnera. Tam się czym innym robi, tu się czym innym robi. Dobra, jedziemy. O, to będzie fajny pojedynek. Ja myślę, że ten Ford jest szybszy od mojego autka, ale będziemy jechać safari. Zobaczcie, jadę jakąś drogą, której w ogóle nie ma na mapie. Czuję się jak w WTS-ie na jakichś modach albo coś. Dobra, wyjechałem stąd, yes! I 150 km na godzinę, pięknie! I tak to ja mogę jechać tym pudłem. Ale co robi Ford? Escort to jest chyba, nie? Pamiętam, to był Escort chyba, ten taki kwadratowy, stary. On mnie dogania! On jest kurde szybszy chyba od tego padła. Ale jakbym go pokonał, no to już piąty poziom. I cyk! Kurczę, pierwszy raz wygrałem tym samochodem cokolwiek. Musiałem grać się z graczem, który miał samochód dwa poziomy niżej. Czy nawet trzy, nie wiem. O, Debert jeszcze lepiej. Jestem w środku ogromnej strefy, także nie wiem, co się tu wydarzy. Jedziemy, czwarty kontra piąty. O, nie ma lekko, 3 kilometry. Kurczę, myślałem, że mniej więcej w moją stronę będzie. Ale jadę. Zobaczymy, co się stanie. Myślę, że Debert może być szybszy od Audicy. Zobaczymy. O, on już jest daleko, kurczę, to nie wiem, co by musiał zrobić. Musiałby z jakiegoś klifu spaść i próbować offroady na kamieniach robić, żebym go dogonił. No ale jadę do końca, wiadomo, wszystko się może zdarzyć, to już nieraz zauważyliśmy, nie, że jadąc do końca nagle coś się tam stało z typem. Nie wiadomo co, ale teraz to chyba ciężko będzie o wygraną. Jeszcze deszcz zaczął padać, ty, ale podganiam. Rozwalił się w drzewach. Ja tak nie chcę robić. A co on robi? Dobra, jadę z nim. Usapnął mi! O nie! O nie! Ale pojedynek! Dawaj, 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 dawaj! O, ale się wrąbałem. On też się gdzieś tam odbija. On ma problem taki, że jego samochód jest trochę lżejszy. Jak te gałęzie tutaj rozwala, to niestety mocniej się zatrzymuje, ale... No, niestety zderzyłem się z drzewem i wyhamowałem do zera. O, bez dymu fajnie wyglądają bączki. Oho, ścigamy się od ropa. I od razu na pojedynek, dawaj. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? A, uciekł mi, kurde. Ale tu powinien być następny. Będzie pojedynek slow motion. Ty, szybkie to auto jest, wow. To ja miałem tamtego miniacza wtedy, co nim wygrałem. I on był na pewno wolniejszy od tego Forda. Ja nie wiem, czy to... O, dobra, ktoś tam zgarnia jakiś samochód. No nic, jedziemy. Zobaczymy, co zgarnie. Patrzę, tu dziesiąty. Nie no, chyba nie. O kurde! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie ma X5-ki. Ale niedobry lucek ze mnie. Jedziemy. O dobra, pojechał tutaj. Ja pojadę sobie asfaltem. Coś takie mam przeczucie, że będzie lepiej. Jakieś takie mam wrażenie, że lepiej jest jechać 150 troszeczkę dookoła niż 90 na wprost. Okej, już się równamy. Cyk. Jaki pojedynek? No to jest pojedynek slow motion. Ty, ja mam 4 biegi tylko, okej. Ale do maksymalnej prędkości rozpędza się całkiem sprawnie ten samochód. Jestem za to... 188, 190, 193. Ale już się silnik kopci przy tej prędkości. No bo to już jest V-Max.
92, a 92 to już jest absolutny VMAX. Chyba, że z górki byśmy pojechali szybciej. Mimo to, przyspieszenie, wow. Patrz, w ogóle cały czas asfaltem. Gdzieś tutaj, o. Typo zrezygnował. No w sumie. Ale jakby może dalej, no nie wiem. Okej. O nie, Volvo! O, tu czuję, że będzie dobry pojedynek. To jest chyba GTR? Nie, co to tam jedzie? Trzeci poziom? No kurde, mam go! Ej no! What the hell? Ja mam za krótki klakson! Nie dałem rady go złapać! Aaa, dawaj! Co on robi? Ucieka! Mam cię! Jest! Idealnie! Gdzie jedziemy? Okej, okay, dobrze. Ło, drzewo. Było na mojej trajektorii. Uch, ale się tutaj trzeba namachać, kurczę. Ja chyba muszę zrobić jeden taki odcinek w Forza Horizon 5, gdzie gram na padzie. I będę mógł się, wiesz, swobodnie rozglądać. Albo podczepić kierownicę Mozy. Bo tam mogłem tym takim padziczkiem się rozglądać fajnie. Ej, ja tak zrobię, ja podłączałem kierownicę Mozy na następny... Znaczy tak, jeden odcinek chyba zrobię na padzie. Drugi odcinek, ja następny odcinek zrobię na kierownicy Mozy. O, bo dostałem, ja wam powiem, dostałem specjalną skrzynię biegów do kierownicy Mozy. Plus jeszcze wysłali mi zupełnie inną obręcz. Ej, takie what? Po co mi to wysłaliście? A, żebyś zrobił test. A ja mówię, dobra, no to zrobimy teścik. I mam nową obręcz do Mozy w ogóle. I tam, wiesz, są te takie joysticki przy kierownicy. Ja muszę to przetestować. O, tak zrobimy, tak zrobimy. I kończę nagrywać ten odcinek, rozkręcam stanowisko, montuję mocowanie pod Mozę i ciśniemy. Okej, okay, udało się wygrać. Easy peasy, lemon squeezy. Tutaj mieliśmy słabszego przeciwnika. No ale, elegancka. A my mamy, o. Nie lubię tego samochodu, bo ciężko go opanować. Jeszcze wyłączyłem launch control. Olera. No nic, próbuję. Wow! Co jest? Patrzcie, jaki fajny znaczek. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Ej, ja nigdy takiego dropa nie widziałem. Taki złociutki. Wow! Pokaż mapkę. Okej, okay, jesteśmy blisko autostrady. Co? Ej, ja się za bardzo podjarałem, nie czuję, że zaraz coś się popsuje. Że przegram bardzo łatwo z kimś, że ma niski poziom. Aaaaaah, to co? Taktyka na kleszcza i czekamy na kogoś? Czy co robimy? Tutaj blisko autostrada, ale coś czuję, że tutaj same pojedynki będą na offroadzie niestety, więc... No, Centenario jest turbo szybkie, to jest Centenario! V12! Czekaj, ja tu na kogoś poczekam? Znaczy no... Ja poczekam, nieważne! Mamy, pa. Let's go! O, tu mamy tą hopkę! Dobrze! Volvo, ej, Volvo jest dobre, ono może mnie pokonać! No, ale Centenario szybsze jednak, nie? No, ale zobaczymy, bo tutaj ciężko będzie się wydostać. Okej, okay, zobaczmy mapkę. Okej, okay, na drogę, szybko. Szybko na drogę i szybko na most. Dawaj Cento, kurde, ale fajnie, fajnie wyglądał ten Dropix. Jest, wydostałem się z tego miejsca głupiego. Super, szybko. Nie no, Volvo zostało z tyłu, kurcze, ja tu pomykam takim szatanem. Ale się trafiło. A ci co, nie wyzywają się na pojedynek? Stoją w miejscu i co? Na co czekają? Ej, tam było dwóch graczy, którzy może się zbugowali. Wiecie, czasami tak jest, że trąbisz na kogoś i nie możesz go wyzwać. Miałem tak wiele razy. Jest! Dobra, ej, ja nie, będę mógł zrobić upgrade? To co, 11 poziom będę miał? Nie no, to jest maksymalny 10. Ale mi się trafiło, jak ślepej kurze ziarno dosłownie. Wow. Dobra, zobaczmy. Chyba anulujemy, nie? Raczej, ja teraz bardzo dokładnie patrzę na pada, jak anuluję albo wybieram samochody, tak
uważnie patrzę, gdzie klikam, bo nieraz mi się zdarzyło, że kliknąłem i wybrałem albo gorszy samochód, albo anulowałem wybranie lepszego i zostałem przy tym, który mam. Tragedia! To jest ból niesamowity. Tak naprawdę mnie pojedynki nie powinny teraz obchodzić, dlatego że zobaczcie, jak wygląda mapka. Tutaj same offroady, drzewa, najgorsze co może być dla Centenario. To jest najgorszy scenariusz dla Centenario. I ja powinienem gdzieś tutaj się przemycić na skraj mapki, na skraj tej strefki i tam poczekać, aż się wszyscy pozabijają. Zresztą, to już jest i tak koniec, za 45 sekund będzie ostateczna strefa, także my możemy się tak naprawdę ulotnić i cisnąć tak, żeby wygrać tym razem. Chociaż ja strasznie lubię te pojedynki, to jest właśnie esencja tego trybu, to jest najlepsze, nie? Dobra, mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważył tutaj. Okej, okay. Jestem w fajnym miejscu dosyć. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy, no zobaczymy. Strefa się jeszcze nie zmniejsza, ale jak się zacznie zmniejszyć, to się zmniejszy do takiej malutkiej. Ja się tak zastanawiam, chyba jestem w dobrym miejscu, nie? O kurde, ktoś tu jedzie. Jest w pojedynku, 10. poziom! Centenario! Co on zrobi, co on zrobi? Wjechał poza strefę, ale nie wiem, mam wrażenie, że mnie nie zauważył. Oj. Oj, coś tam zawraca. Dobra, zmniejsza się strefa. Dobra, jest już strefka zmniejszona. Ktoś tam jeszcze z tyłu się kręci. Jest 6 graczy, całkiem sporo, jak na koniec meczu. Tak, 35 sekund do ostatniego pojedynku. Już nie można się wyzywać na pojedynek, okej. No i myślę, że jestem w dobrym całkiem miejscu. Podjadę sobie jeszcze tam bliżej. Tylko nie mogę tutaj, o, wyjechać na tą strefkę, nie? Cyk, a się tutaj też się czai. Chyba też ten Centenario ma, nie? Też jakieś takie... Tak, też ma. Kurde, też sobie trafił, nieźle. Pojechał. Będzie Centenario kontra Centenario. Ciekawe, w którym miejscu będzie strefa, nie? Znaczy, ostateczny punkt. O, kurde, patrz jak wiedział. Skubaniutki. O! No nic, ciśniemy na przełaj, tu chyba inaczej się nie da. Oho, tutaj o, udało się uminąć, super. Tutaj shooterek sobie, dobra, to jest dobry gracz, ten co ma Centenario. Jest dobry typek, ładnie sobie shooterki tam zahaczył, super. Mi to tak nie wyszło. Kurde, ta gałka od zmiany biegów, jaka gorąca! Jest, rozwalił się, super! Tutaj to już jest jazda na pałę! To, między drzewami! Tutaj dosłownie ja próbuję tylko te drzewa omijać jakoś. Oj! No dobra, przyhamował ładnie pod koniec. Super! Ej, dobry gracz! To było Centenario kontra Centenario. Bardzo fajny pojedynek. No dzisiaj dwa drugie miejsca. Mohamed ze mną wygrał. Pierdzielony. To był dobry, ostateczny pojedynek. Podobał mi się. Ale najbardziej podobał mi się chyba sam drop. Drop był świetny. Dobrze, nie wziąłem też tych pojedynków tam pod koniec, nie? Bo przecież bym Centenario nie pokonał jakichś tam fokusów i innych tam. Tam były jakieś tam honigany, te takie shooterowe, offroadowe. Nie dałbym sobie z nimi rady, nie? A tutaj pod koniec to już dosłownie latanie tym Centenario było. Wow, nieźle. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Chaos.